Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6, ETSM Mod, a dzisiaj wasza ulubiona chyba seria, może modyfikacja odnośnie tego, że gra wybiera nam, co będziemy robili. Gramy na poziomie Impopable, zaczynamy od Saudy oraz farmy i zobaczymy, co z tego będzie. Dwóch farm nawet widzę, ale ta gierkę niestety muszę grać na troszeczkę niższej wersji. Jest aktualnie wersja 1.4.1, ale niestety ma jakieś błędy, bo pozwala mi na wybór bardzo dużej ilości jednostek, więc uznałem, że okej, dobra, zagramy na wersji 1.3, więc ta wersja działa jak najbardziej. Link do wersji, pamiętajcie oczywiście, macie w opisie tego filmiku, zostawcie oczywiście kciuka w górę, bo pamiętajcie, że pod każdym filmikiem staram się dawać wam linki do danych modyfikacji, żebyście mogli sami osobiście pobrać i zainstalować i zobaczyć, jak wam się będzie grało na danym oto trybie. I oczywiście też jest filmik odnośnie tego, jak ogólnie wgrywać mody, więc pamiętajcie o tym i korzystajcie oczywiście. Jak najbardziej z tego korzystajcie, bo warto grać na modach, chociaż można konto sobie leciutko popsuć, no ale coś za coś. Mam nadzieję, że i tak czy siak będzie wam się dobrze tutaj grało. Czy ja to w ogóle przetrwam, tak by the way? Bo sporo mi tego przechodzi, takie mam wrażenie. A no ta ilość farm, co buduję, jakoś nie za bardzo mi to chyba rekompensuje, więc muszę używać troszkę skilla jeszcze, żeby no przynajmniej cokolwiek tutaj móc żyć. Ale zobaczcie, w ogóle mamy bardzo fajny początek, bo na początku mamy od razu farmy, dużą ilość farm, 5 farm, tam 6 farm mamy od razu tutaj na start, więc bardzo dobrze. Więc zaraz będziemy tutaj coś próbowali robić odnośnie przeżywalności może. Wylosujemy sobie coś tutaj ciekawego. No zobaczymy, co z tego będzie. 6 życia. No to się nie wydaje jakoś mega silne, no ale... No cóż ja mogę? Cóż ja mogę tutaj zrobić? Okej, dobra. Snajper, bumerang. Oczywiście bumerang będzie najsilniejszy z tego wszystkiego, więc szybko go stawiamy. Górna ścieżka oraz dolna ścieżka. Cokolwiek oczywiście bijącego, bo jest mi to dosyć mocno potrzebne. Bardzo fajnie, że to jest akurat bumerang z dolną ścieżką, bo dzięki temu mam już bicie kamo. Sama Sauda bije oczywiście lidy, więc tutaj wszystko idealnie. Kamo bije oczywiście lidy, bije nasz bumerang. Więc to jest jak najbardziej na wielki, wielki plus. Teraz kolejna faremka w tym... Ojojku. Jak ja to mam pokonać? Wait! Jak ja to mam pokonać? Ja się pytam. Więc to jest chyba nierealne do pokonania. Dobra. To się wydaje dosyć ciężkie, bym powiedział. Żebym to pokonał w jakiś tam sposób na tym poziomie, na tych jednostkach. To jest chyba wręcz niemożliwe do pokonania. Ej, jak ja to mam pokonać? Dobra, dajemy speedę 25, bo coś czuję, że... No właśnie. To jest nie do pokonania. Czas na rozpoczęcie od nowa. Impopable, oczywiście zaczynamy sobie ze Saudą oraz farmą. Ale tym razem, oprócz farmy, weźmiemy sobie jeszcze statek. Mam nadzieję, że to nam troszeczkę lepiej się teraz w tym momencie uda to przejść, bo naprawdę no to było coś chorego w tym momencie, że dostaliśmy taki dziwaczny setup. Oczywiście speed, wielki speedzik, żeby to przyspieszyć bardzo, bardzo mocno. Wait, Mag Druid Ice. Pójdźmy w maga. Mam nadzieję, że on nam wystarczy do pokonania tego wszystkiego, bo... Wydaje się to naprawdę mega ciężkie, ale no myślę, że z magiem powinno być w miarę spoko. Tutaj oczywiście idziemy w dolną, w środkową ścieżkę oraz dolną ścieżkę. Bicie kamo pancerza powinno być w miarę spoko. Do tego magowie, aż 3 magów możemy mieć, więc... Dobra, farmy chcemy mieć zdecydowanie. Mam nadzieję, że domu nie skopałem z tego, że idę w kierunku faremek. Ale wiecie, mając tyle farm do dyspozycji, jednak wolałbym w te faremki pójść. Okej, spróbujmy teraz coś tutaj zdziałać z tym. Ojej, mam bardzo słabe jednostki, mam wrażenie. Jak z wami będzie? Będzie ciężko, coś tak czuję. Dobra, idźmy w ten sposób. Dobra, rozbijajmy go dalej. Niech się on cofnie troszeczkę. Okej, sprzedajmy go, postawmy tutaj kolejnego. Oczywiście jest ściana ognia, rzecz jasna. Jest nam tutaj konieczna wręcz. Skill, dobra, cofnięcie. Jejku, to byłoby dobre. Ach, gdybym miał jeszcze chwilę na zbudowanie tego. Okej.
ale mam w tym momencie helikopter. Zbudujmy go. Helikopter jest pod górną ścieżkę, chyba tak mi się wydaje. Więc zbudujmy go w ten sposób i on powinien wystarczyć. Może dwa zbudujmy helikoptery? Może to nam styknie w jakiś tam sposób? Zobaczmy teraz. Wait, gdzie jest ten, co leciał przedtem? Chcecie mi powiedzieć, że jeśli ja wykupię się, to nie będzie mi leciał ten nasz Moab? Bo tak by z tego wynikało. Jakby nagle Moab w ogóle nie leciał, w ogóle nie było go w planie, żeby on miał lecieć. Więc okej, okay, dobra. Jakoś sobie z tym poradzimy. Tylko mniejszy speed. Mniejszy speed zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. W tym momencie zbudujemy. Czyli mamy dwóch po odbicie, tylko i wyłącznie lidów i jednego podbicie. Podbicie kamo pancerza i może to nam wystarczy. Ej, nawet dobry setup mamy. Inżynier albo snajper, środkowa ścieżka, czyli bicie wszystkiego rodzaju. Mortar chyba nie za bardzo nam się tutaj przyda, więc pójdziemy w snajpera, tak mi się wydaje. Oczywiście budujemy go razem pod górną ścieżkę i środkową ścieżkę i pod strągi go ustawimy z priorytetem na kamuflaż. I mam nadzieję, że to nam jakimś cudem oczywiście wystarczy. Oczywiście boostujemy maksymalnie farmy, bo wiadomo, że to potrzebujemy jak najbardziej, żeby te farmy były maksymalnie zboostowane. I teraz liczę na górną ścieżkę, bo cokolwiek innego, żeby jednak tutaj móc wykorzystać ten potencjał nasz cały. Czy my to pokonamy? Chyba będzie spoko, prawda? Mamy sporo jednostek, pamiętajcie, grałem oczywiście bez Double Crash Mode'a, więc tutaj no tego bonusu nie ma, pamiętajcie o kciuka w górę, to jest mega, mega ważne. No i zobaczymy, na razie wydaje się to naprawdę bardzo mocny setup, więc liczę na to, że nam się to się uda. Z tego setupu oczywiście jedynie kapitan Churchill, najsilniejszy ever, będzie z tego wszystkiego, więc bardzo dobrze. I no mogę chyba chwilowo nic nie robić. O jego świątynia. Świątynia jest mocna, nie ukrywajmy, ale wezmę sobie chyba jednak druidów. Potrzebuję coś bijącego, a niestety nic innego nie mam. Więc myślę, że taka masa druidów będzie spoko. Gdzie są druidzi? Halo? Okej, okay, są druidzi. Okej. Okay. Stawiamy wszystkie koło siebie, żeby zboostowali oni się wzajemnie i budujemy ich z górną ścieżką. Czyli podbicie lidów. Niestety nie bijemy kamo pancerza, może jednak zbudujemy pod ścieżkę środkową, ale w tym momencie macie speeda jeszcze u nich ustawionego, więc to powinno być mega mocne. No i na to oczywiście liczę, że sobie z tym jakoś tam oczywiście poradzimy. Bo może być bardzo różnie. Kolejni druidzi. Ścieżka środkowa niepotrzebna nam. Gluganer niepotrzebny. Boomerang zdecydowanie na tak. Chociaż no nie ukrywajmy, to nie jest jakiś mega kozak, więc zbudujemy sobie dwa rodzaje boomerangów, tych pod ścieżkę środkową oraz dolną. Ale to nam dużo nie zmienia. Pod Moaby spoko, fajnie. Ale reszta niekoniecznie cokolwiek nam tutaj on pomoże. I widzicie, sam bossik easy do pokonania, więc to jest bardzo wielki plusik, ale reszta niekoniecznie. Bomb shooter, piąty tier, górna ścieżka, czyli stunowanie, albo ninja małpka, no chyba wiadomo, ninja małpka zdecydowanie. Jedna sztuka niby tylko, ale to i tak jest spory, spory bonus. Więc budujemy górną ścieżkę z dolną ścieżką. Piąty tier, więc przynajmniej jeden piąty tier będzie zbudowany. Będzie nam pomagał w przypadku kamo, niestety nie bije kamo pancerza, więc ciągle problem DDT nam pozostaje, więc liczymy, że coś zdobędziemy wreszcie pod DDT, bo to jest największa nasza zmora. Ścieżka górna to chyba nie bije DDT. Ta ścieżka też nie bije DDT i ta również. Ojojku, mega słabo. Ale zbudujemy chyba ścieżkę środkową, tak mi się wydaje. Pójdziemy oczywiście pod ścieżkę tutaj z wybuchami. Ten też oczywiście też uzyskał tą ścieżkę, więc bardzo dobrze. On pójdzie pod piąty tier, ty pójdziesz pod czwarty tier oraz oczywiście każdy z was pójdzie również pod tą ścieżkę dolną, rzecz jasna, pod zasięg. To jest bardzo ważne, żeby ten zasięg był jak największy. I oczywiście skille też trzeba tutaj w tym momencie używać. Sauda,
Znaczy nie, przepraszam, Adorka, Adora? Adora, chyba tak. Adora, Sauda czy Quincy? Z tego setupu chyba Adora będzie najsilniejsza. Zbudujmy ją w tym miejscu. Największe zasięgi będzie ona tutaj miała. Nie jest to jakoś super ekstra mocna jednostka, no ale cokolwiek nam ona tutaj będzie mogła pomóc. Super małpka, dolna ścieżka. No chyba to trzeba zbudować od razu. Potrzebuje coś na kamopancerz. To jest w momencie najważniejsze. Budujmy to w tym miejscu. Dolna ścieżka oraz górna ścieżka. Tak to musimy zbudować. Nie zbudujemy tego pewnie na maksa, bo to jest zbyt drogie. I jeszcze usuńmy tego, zbudujmy tutaj kolejną jednostkę w tym miejscu i też pod tą samą ścieżkę, czyli stricte pod DDT. Nie ukrywajmy, DDT to jest nasza największa zmora, bo nie mamy całkowicie czym tego klepać i to jest problem. To jest problem bicie tego DDT nieszczęsnego. Aj, no tutaj jest spory oczywiście problemik z tym wszystkim, ale mam nadzieję, że to jakoś ogarniemy, że będziemy w stanie to w ogóle klepać, bo na razie jest naprawdę mega ciężko z tym wszystkim. Speed razy 10 i zobaczmy, wciągajmy wszystko, skill oczywiście używajmy jak tylko możemy. Mamy mnóstwo skilli w ogóle. Ice Monkey, on może być dosyć fajny, ale nie mamy czym sięgać kamo pana. Więc chyba Wizard poleci. Albo wioska, górna ścieżka. Damy każdemu wybicie oczywiście kamo przy okazji. No nie, no dobra. Super małpka jednak super małpka. Czy to jest super małpka? Oczywiście mag. Górna ścieżka, wielki zasięg, który będziemy mieli w tym momencie. Troszkę większy chyba, co? Mi się wydaje coś. Mi się wydaje, że ten zasięg powinien być lekko większy, ale dobra. Powinniśmy teraz ograć tą gierkę i jakoś sobie z nią poradzić. Jakoś to tam wybronić. Oczywiście skille wszystkie. Ojku, nie ten skill miał polecieć w tym momencie. Wszystko niech tam zleci. Wszystko na maksa wręcz. Okej. Damy z tym radę. Czekajcie, te skille, wszystko. Mamy to, dobra. Czyli bossi kolejny pokonany, więc tutaj okej, udało nam się jakoś to przejść, więc bardzo dobrze. No ale oczywiście jeszcze sporo rund przed nami. Alchemik, ojojku, Alchemik, Sabik czy Dart? Dart i Gunner. No Dart i Gunner jest mocny, ale myślę, że pójdziemy jednak w Saba pod usuwanie kamo. Jakoś sięgniemy z nim, dobra, postawmy go w tym miejscu. Aj, za dużo save! Czwarty tier maksymalnie! Miałem teraz postawić sobie arcymaga, ale niestety... Aj, wydałem za dużo kasy. Za dużo kasy wydałem w tym momencie, więc... Spory problemik będę miał chyba. Z arcymagiem powinno być w miarę łatwo. Tutaj niestety ten skill nie poleciał tak, jakbym chciał. Uwaga, mamy go, dobra, więc tutaj już mamy to załatwione, więc usuwanie kamo też mamy. Bardzo mocny damage przy okazji, więc to powinno być git. Oczywiście skille, najważniejsze w tym momencie. Więc jak możemy, skille muszą lecieć, bo bez tego, no nie mamy szans. Nie ukrywajmy, nie mamy żadnych szans na przejście tego. Okej, wciągamy to, co możemy oczywiście. Okej, dobra, jeszcze raz spróbujmy to przejść. Czy coś mogę zboostować z tego? Tutaj możemy zboostować, okej. Pójdźmy tutaj troszeczkę wyżej z tym. Reszta cokolwiek, tak minimalnie przynajmniej, chyba niekoniecznie. Czekajcie, wait. Boomerang Ice. Pójdę w tym kierunku. Tutaj dostaniemy bardzo fajną jednostkę, bo ta jednostka jest bardzo dobra. Z tym upgrade'em oczywiście. Ona będzie bardzo dobrze biła te wszystkie jednostki nam uciekające, więc to powinno być naprawdę mega dobre. Nawet bez czwartego tieru, bez spektry, to i tak czy siak jest bardzo dobra jednostka, więc tego się powinniśmy chyba trzymać. Okej, dobra, kolega leci. No tutaj no będzie spory problem. Oczywiście postawimy sobie jeszcze innego może. Może wystarczy nam kasy? Mamy kasę, dobra, w porządku. No i oczywiście skille. Dawać mi skille w tym momencie. Wszystko leci jak najbardziej. Dosłownie wszystko na maksa. Musi teraz tutaj wylecieć. Oj, ten nam ucieka.
Ten nam ucieka. Nie, no nie może być tak. Łapaj go, łapaj go. Niestety nam zwiała, ale dobra, teraz chyba... Dobra, on leci znowu. Użyjmy wszystkie skille, dosłownie wszystkie skille. No może nie użyłem wszystkich, jaki bym chciał. Ej, ja to muszę przejść! Ostatnia runda! No nie rób mi tego, Gierko! No nie rób mi tego, musimy to przejść. Chyba, że budujemy od razu spektrę. Sprzedajmy wszystkie farmy, zacznijmy od tego. Okej, okay, mamy jedną widmo, jedną spektrę mamy zbudowaną, więc powinno być w miarę spoko, nam się wydaje. Okej, okay, dobra, i teraz co? Dawaj spektra, musisz to jakimś tam cudem wygrać tam. Wszystkie skille po kolei, wszystkie skille dosłownie jak tylko możemy użyć. Używamy wszystkich skilli, żeby tego bada po kolei na początku. Badzik nie może się przedostać, on się nie może nam przedostać. Dawajcie, musicie go rozbić, musicie go rozbić. Jak go rozbijecie, wygramy to jakoś. Bez tego będzie ciężko, ale to dawajcie, dawajcie, dawajcie. Rozbijcie go. No nie mówcie mi, że go... No poważnie? Nie dam radę. To jest ostatnia runda przecież. Dobrze, czekajcie. Jeszcze raz, usuńmy tego. Usuńmy tego. Usuńmy tego. Usuńmy was. Zbudujmy jeszcze jedną spektrę. No jeśli to sobie z tym nie poradzi, to ja już nie wiem, co ma sobie z tym poradzić. No to już musi wygrać. No to jest jeden bad. To jest jeden tylko i wyłącznie badzik. No musicie go pokonać. Wszystkie skille, jak tylko mogą, muszą w tym momencie lecieć. No dawajcie, to jest ostatni badzik. I no nie mówcie mi, że ja to przegram z badem jednym. To jest jeden bad, nic więcej. Patrzcie, bosik pokonany. Został ten bad nieszczęsny. Skille lecą jak szalone. Skille, jak tylko mogę, rozumiem, wyszczeliwuję. Uciekli znowu. Ej, ja tego naprawdę nie pokonam. Ostatnia próba. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że teraz to się uda jakoś tam przejść oczywiście. Okej, okay, dobra, wszystkie skille poleciały. Wszystkie skille, jak tylko były, w tym momencie poleciały nam. Gdzie ty? Jest tutaj bliżej. A w sumie będzie troszkę damage'a jeszcze ekstra. Więc może tego troszeczkę damage'a nam wystarczy pod to. Okej, okay, wszystkie skille, jak tylko są możliwe. No rozbijcie go! Rozbijcie go jak najbardziej! Ej, no naprawdę, no nie róbcie sobie już jaj! No ja go muszę pokonać! To jest ostatnia próba, ostatnia próba! Jak teraz mi się nie uda, poddaję się, po prostu się poddaję z tym. Ale to jest niemożliwe, żebym to przegrał. To jest niemożliwe. Jak mogę to przegrać, jeśli naprawdę już tyle tych jednostek wykorzystałem pod to? Ale patrzcie, no nie mogę. Nie mogę go po prostu rozbić. No wszystko użyłem. Wszystko, co mogłem, użyłem. Dobra, poddaję się. To nie ma sensu. Ja tylko wydaję kasę bez sensu. Pokonała mnie ta runda. Ten setup sobie z tym nie poradził niestety. No nic. Tak też oczywiście bywa. Dziękuję wam za oglądanie i do kolejnego odcinka. Na razie. Hej, hej, pa!